Witam Was, zacni legendowicze, a witam Was w dalszym ciągu serii o piratach, z którymi to nie warto było zadzierać, a wiedziało o tym całe ówczesne pirackie towarzystwo. Za to tym razem polskim korsarzem, o którym będzie mowa, jest legenda na Karaibach oraz legionista polskich oddziałów francuskich, zacny filantrop i awanturnik, legenda sama w sobie, czyli niejaki Kazimierz Lux. Także nie zwlekając, zostawcie proszę subskrypcję, by pomóc mi w rozwoju kanału i zapraszam wszystkich na legendę. Otóż w czasach równoległych, przedstawionych w ostatnim odcinku z tej samej serii, czyli odcinku opowiadającym o niesamowitych przygodach kapitana Izydora Borowskiego, a tym samym w czasach tzw. targowicy z roku 1792, czyli zdradzieckiego spisku części filorosyjskiej magnaterii i całkowitego rozbioru Rzeczpospolitej przez Austrię, Prusy i Rosję, wtedy to żył jeden z najsłynniejszych piratów polskich, a był nim właśnie Kazimierz Lux, wielki dowódca i piracki kapitan na osławionym okręcie Moskito. Tak na lądzie, jak i na morzu oznaczał się oportunizmem i sprytem, niekonwencjonalnymi metodami oraz zawziętością, że o wrodzonej umiejętności pakowania się w tarapaty nie wspomnę. Ale nim przejdziemy do morskich, ale też lądowych wojaży kapitana Luxa, to może zacznijmy od początku. Otóż Kazik, bo tak go z reguły zwano, za nic nie potrafił usiedzieć na miejscu. Ciągle coś mu nie pasowało i jak to człowiek czynu, zawsze wolał działać, niż tylko o tym gadać. A urodził się w roku 1780 w Warszawie w rodzinie z ubożałej szlachty i mimo, że rodzina tak jak tylko mogła zadbała o jego wykształcenie, to od samego początku było wiadomo, że nie będzie on prowadził spokojnego i ustatkowanego życia jak na arystokratę przystało. Kazika w ogóle takie rzeczy nie obchodziły, szczególnie widząc, jak jego umiłowana Rzeczpospolita zostaje zdradzona i trafia w łapy obcych mocarstw. I gdy tylko osiągnął wiek 15 lat, to paląc się do wojaczki, postanowił uciec do Włoch, a z kolei tam wstąpił do słynnego Legionu Dąbrowskiego, gdzie to szybko awansował i jako kwatermistrz zajmował się zaopatrzeniem żołnierzy w broń oraz żywność, gdzie też z zamiłowaniem dbał o godne warunki życia swych pobratyńców, którym niekoniecznie wiodło się najlepiej. Nadszedł też czas, gdy pomiędzy rokiem 1798 a 99 brał on udział w krwawym podboju państwa kościelnego, czyli Watykanu i wraz z polskim Legionem Dąbrowskiego, wezwanym na pomoc nieradzącym sobie już Francuzom, wkroczył do Rzymu podbijając go, po czym uchwalono tam Republikę Rzymską, przepędzając tym samym wszelkich wrogów Francji. Oczywiście Lux jako furiat i awanturnik otarł się tam o śmierć wielokrotnie, a jedną z takich sytuacji była karczmienna bójka między nim a o wiele starszym i silniejszym francuskim kawalerzystą, który to w pewnym momencie dusił Luxa, niemal pozbawiając go życia, i gdy już zdawało się, że ten odejdzie z tego świata, ostatkiem sił chwycił rozjuszonego kawalerzystę za przyrodzenie ile sił, po czym uderzając go z tak zwanej główki, roztrzaskał mu twarz. Oczywiście podczas jego życia sytuacji takich bądź podobnych było wiele, ale jako że nie był on jedynie żadnym przygód awanturnikiem, a był też urodzonym kochankiem, to będąc w Rzymie zakochał się i oczywiście zakochał się nieszczęśliwie, został też wplątany w rozmaite szpiegowskie intrygi, a nawet przypisano mu zniknięcie szabli samego Sobieskiego, szabli, która była wówczas symbolem i artefaktem samym w sobie, bo w końcu za jej pomocą około 200 lat wcześniej król Sobieski przepędził z Wiednia 140-tysięczną hordę turecką wezyra Kary Mustafy. Po czym na znak zwycięstwa tę symboliczną szablę wódz polskiej husarii wręczył papieżowi Incentowi XI. Ale wracając już do naszego bohatera, czyli kapitana Luxa, to niedługo po owej odsieczy Legionu Dąbrowskiego, a dokładnie roku 1801, Napoleon zawarł rozejm ze śmiertelnym wrogiem Polaków, walczących wówczas po stronie cesarza, a zawarł ów rozejm z Austrią, czyli jednym z trzech ówczesnych zaborców Rzeczpospolitej, więc można sobie wyobrazić niezadowolenie i ciężką atmosferę wśród legionów polskich armii francuskiej i około 2 lata później służba Kazimierza Luxa potoczyła się tak jak w przypadku wielu innych polskich piratów z tamtego okresu, a mianowicie wraz ze swą dzielną brygadą został on wysłany przez Napoleona do odległego Santo Domingo pod pretekstem tłumienia buntu tamtejszych niewolników i ludności cywilnej mających dość francuskiej oraz brytyjskiej kolonizacji nad nimi.
Oczywiście nikt nie mówi tego wprost, ale wszyscy polscy legioniści wiedzieli, że z owej wyprawy wrócić już nie powinni, ponieważ Napoleon doskonale zdawał sobie sprawę z nastrojów, jakie panowały wśród niechętnych mu legionistów, a jako że Francuzi mieli wówczas wiele do stracenia, ponieważ panowanie nad Haiti dostarczało im ponad 60% światowego dochodu z obrotu kawą oraz 40% z obrotu cukrem pozyskiwanym właśnie z tamtejszych kolonii. Zasadniczo można powiedzieć, że te dwa zdarzenia zbiegły się w czasie, przez co polskie legiony zostały przyłączone do francuskich oddziałów szturmowych i, jak to mawiają, zostały upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu. I jak też wiadomo z poprzedniego odcinka, m.in. próby przebycia oceanu dla wielu polskich legionistów zakończyły się na dnie i samo dopłynięcie do Antylii, gdzie położona jest wyspa Santo Domingo, pochłonęła wiele ofiar tak po polskiej, jak i niemieckiej oraz francuskiej stronie. Za to owa interwencja napoleońska miała na celu przywrócenie francuskiego zwierzchnictwa nad Santo Domingo i jego okolicami, które to zostały przejęte przez wspomnianych już zbuntowanych niewolników. A bunt ten po niesamowicie krwawych i okrutnych walkach, a w zasadzie po niewiarygodnej masakrze, jaka odbyła się podczas owego konfliktu, tak po jednej, jak i po drugiej stronie przyniosła kolosalne straty, choć do większości ofiar po stronie francusko-polskich legionów przyczyniła się panująca tam żółta febra, śmiercionośna dla większości nieodpornych na nią Europejczyków. Jednak ostatecznie cudem ocalały z zarazy Lux, tak samo jak i kilku innych jego kompanów, którzy to w późniejszym czasie również stali się pirackim postrachem. Po przegranej wówczas sprawie postanowili rzucić to wszystko i spróbować szczęścia w piractwie. Wówczas każdy poszedł swoją stroną i bardzo szybko okazało się, że Kazimierz Lux jest wręcz stworzony do tego, by być korsarzem i szybko też zaczął odnosić swe pierwsze morskie sukcesy, oficjalnie stając się korsarzem pod zwierzchnictwem francuskim. A powodziło mu się wówczas całkiem nieźle, do tego stopnia, że w roku 1805 powierzono mu dowództwo nad statkiem o nazwie Mosquito, czyli Moskit, oraz zwierzchnictwo nad jego 60-osobową załogą. Wkrótce po tym ostrzelał on i dokonał abordażu amerykańskiej jednostki, a jednostką tą był Bryk, którą kapitan Lux postanowił sprzedać gdzieś na Hawanie za 20 tysięcy tamtejszych franków. A dla ścisłości, Bryk ten wiózł broń oraz zaopatrzenie dla hajetańskich czarnoskórych powstańców, co w dużej mierze przyczyniło się do wielu ofiar po ich stronie, bądź co bądź słusznym z ich strony powstaniu. Można tym samym powiedzieć, że kapitan Lux zrobił coś niewiarygodnie sprzecznego z jego własnymi wartościami, z wartościami człowieka walczącego o wolność swej ojczyzny, jednak trzeba pamiętać, że nadal był on sojusznikiem cesarstwa francuskiego, a tym samym był on pod jego wpływem. Trzeba też pamiętać, że najważniejszym celem Kazimierza Luxa było powrócenie do ojczyzny oraz odbicie jej z rąk zaborców, a jedyną na to szansą było trzymanie się Francuzów i czekanie, aż wkroczą oni na tereny Polski, przepędzając zaborców i pomagając tym samym w odzyskaniu Rzeczpospolitej. Jednak co by o nim nie mówić, to mimo wielu sukcesów, jakie osiągnął kapitan Lux oraz znacznej sławy, która zwykle go poprzedzała, nie zapomniał on jednak o swych kompanach, tak polskich, jak i tych francuskich. Więc regularnie wykładał on spore sumy na polepszenie życia wojennych inwalidów, jak i znajdujących się w potrzebie polskich legionistów oraz wypłacał też 10% pryzu, czyli tego, co zdobył, na rzecz przebywających w tamtejszej niewoli żołnierzy francuskich. Jednak ten ostatni gest był raczej obowiązkiem w stosunku co do cesarstwa francuskiego. A jeśli chodzi o samo piractwo, to kapitan Lux zasłynął z licznych i brawurowych walk, głównie przeciw znienawidzonym brytyjskim i amerykańskim jednostkom, ponieważ to właśnie Brytyjczycy więzili go i torturowali przez kilka lat. Dokonał on też niemal niemożliwej, jak i nie mniej brawurowej ucieczki przed brytyjską, najeżoną armatami korwetą, celowo blokującą jego statek w meksykańskim porcie Veracruz, a spotkanie z tym morskim potworem opisał tak. Koło godziny 15 wiatr był już słaby, a morze karaibskie w okolicy Puerto Rico stało się już niemal płaskie. Marynarzy zgromadzonych na obu niedaleko stojących siebie statków zaczął oblepiać pot, bo duszny skwar był tego dnia niemiłosierny. Ale nie było to ich największym problemem. Większy ze statków był mianowicie potężną korwetą uzbrojoną w kilkadziesiąt ciężkich dział, mniejszy zaś był lekkim dwumasztowym szkunerem, szybkim i zwrotnym, ale mającym wielokrotnie mniejszą ilość armat.
Kazimierz Lux, mimo że kochał morze, to jednak nie zamierzał do końca życia zajmować się piractwem, bo bardziej niż ową przygodę kochał on swoją ojczyznę i jak tylko nadarzyła się okazja, to postanowił do niej powrócić. I w końcu po kilku latach piractwa oraz tułaczki stało się to, czego Kazimierz tak bardzo wyczekiwał, ponieważ wojska francuskie wkroczyły w końcu na teren zagrabiony niegdyś Rzeczpospolitej. Lux, słysząc to, prędko udał się do Nowego Jorku i stamtąd właśnie powrócił do Europy, gdzie z miejsca wkroczył do armii Królestwa Warszawskiego, po czym w roku 1812 wziął udział w wyprawie na Moskwę, po czym 8 lat później służył już jako major w Wojsku Polskim Królestwa Kongresowego w 3. Pułku Strzelców Pieszych, a za swą nadzwyczaj dzielną walkę przeciwko zaborcom dosłużył się Krzyża Wojskowego Polski oraz Legii Honorowej i Złotego Orderu Virtuti Militari. Natomiast po zakończeniu walk i osiągnięciu swego celu, będąc już starszym człowiekiem, podjął decyzję o opuszczeniu wojska, które to zamienił na politykę, obejmując tym samym funkcję komisarza obwodu płockiego. Aż w końcu w roku 1846 zmarł on w pełni chwały, a zmarł w swej umiłowanej Warszawie, zaś grób jego odwiedzić można na tamtejszym cmentarzu powązkowskim. Natomiast na koniec opisując Kazimierza Luxa, trzeba przyznać, że był on niepohamowanym awanturnikiem, wielkim bohaterem, niezmordowanym poszukiwaczem przygód oraz nad wyraz dzielnym żołnierzem, jak i pirackim postrachem Karaibów, a w potrzebie również oddanym po grób przyjacielem. Był on też gotów do wielu poświęceń w kwestii własnej ojczyzny i by móc kiedyś do niej powrócić, gotów był złamać swoje najgłębsze przekonania, marząc o wolnej Rzeczpospolitej. To już koniec legendy o Kazimierzu Luxie, a ja dziękuję Wam za wszelką bezcenną aktywność i tym samym chciałbym Was zaprosić na kanał Imaginarium, a przede wszystkim na odcinek, który zobaczycie w informacjach w prawym górnym rogu, przy którego tworzeniu brałem udział. Także jeszcze raz dziękuję Wam za wszystko i do następnej legendy.